31 500 000 zł to wolne środki, które pozostały w kasie miasta. 31 marca ukazało się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Z całej sumy ponad 20 milionów zostało już rozdysponowane. Do dyspozycji pozostaje 9 831 000 zł. Prezydent chce je przeznaczyć m.in. na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Nowa 1 milion zł oraz 1 500 000 jako wkład własny do inwestycji realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Do tych propozycji podczas konferencji prasowej odniosły się radne klubu PiS Wybieram Nowy Sącz. Jak mówi radna Teresa Cabała, klub radnych PiS Wybieram Nowy Sącz proponował, aby właśnie z wolnych środków pochodziła brakująca część dotacji dla MPK. W grudniu złożyliśmy poprawki do projektu budżetu na 2021. Tak jak pani przewodnicząca powiedziała, 4 100 000 zostało, o tyle został budżet dla lokalnego transportu zbiorowego zmniejszony i przekazane zostały te środki na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Ale jednocześnie podkreślaliśmy wszem i wobec, iż gdy tylko wolne środki się pojawią i jeśli pan prezydent przedstawi projekt uchwały dotyczący przekazania tych wolnych środków w kwocie 4 100 000, te środki wrócą do MPK. Ale no niestety inaczej się po prostu stało. Jak dodaje radna, prezydent nie wsłuchuje się w głosy radnych. Mnie jest bardzo przykro, że od miesiąca grudnia byłam atakowana w sposób okrutny. Również mi przykro mi jest bardzo, że wyprowadzono ludzi na ulicę. Przykro mi jest i to właśnie przed terminem, kiedy należało przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu i pokazać te wolne środki. To jest bardzo przykre, mieszkańcy Nowego Sącza. Pieniądze przekazane na MPK zostały zapożyczone z oświaty. Prezydent zapewniał, że nie odbije się to na wynagrodzeniu nauczycieli. W jednym z wywiadów ostatnio pan prezydent powiedział, że wszystkie działania, które będzie podejmował, jeśli chodzi o oświatę, to będzie powiedział w ostatnim wywiadzie, że te 4 miliony na oświatę to jest tak zwana rezerwa. Ja mam nadzieję, że ta kwota wróci do oświaty, że te pieniądze będą przekazane oświacie, że rzeczywiście tutaj kwestia oświaty nie będzie w żaden sposób narażona przez zabranie środków. Natomiast proszę Państwa, doszły do mnie informacje, złożyłam interpelację w tej sprawie, że pan prezydent chce zlikwidować kuchnię w internatach na terenie miasta Nowego Sącza. Na razie nie wiadomo, czy radni klubu PiS Wybieram Nowy Sącz będą chcieli wnieść jakieś poprawki do budżetu w związku z wolnymi środkami. Kluby może to zrobić dopiero wtedy, jak zostanie przedstawiony w tej sprawie projekt uchwały.